psychicznie i fizycznie wyparłem z siebie grubasa. Wiem, ty się nie zgadzasz, sorry, odpaliłem się, ale bo mnie to wkurwia trochę, jak mnie to bardzo wkurwia, jak ludzie tak piszą. Bo nie widzą tych ludzi, którzy siedzą, leżą po tej operacji, pod tymi aparatami, boli ich wszystko, później wychodzą i muszą sami swoją głową się pogodzić. Doprowadziłem swój organizm do stanu 250 kilo. Jak komuś się nie podoba moja skóra, to zapraszam wypierać. To było lato i mama mnie zobaczyła i widziałem łzy w oczach mamy swojej. Mamy, Boże, synu, wyglądasz jak trup. Halo, tu Brzoza, kanał Grube Historie. To osobiste historie moich gości, w których mam nadzieję znajdziecie wiele dla siebie. Jeżeli chcecie stać się częścią tego projektu, możecie wesprzeć mnie na Patronite. Subskrypcje i komentarze zawsze mile widziane. Udanego oglądania i w kontakcie. Cześć, dzień dobry, kolejny odcinek Grubych Historii. To kolejny gość Grubych Historii, Mateusz Borkowski, czyli Big Boy, znany z programu Google Box przed telewizorem. Cześć. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Fajnie, że przyjechałeś aż z Kielc. No nie jest daleko, więc chętnie. No właśnie uświadomiłeś mnie, bo ja myślałam, że to będzie z jakieś 3 godziny, a to 1,5 godzinki już na miejscu. Tak, jest dobra droga. Chciałam od razu przejść do twojej grubej historii. Czy ty pamiętasz siebie jeszcze, kiedy ważyłeś 230 kilogramów? 252. O, widzisz, to update. 252 kilogramy. 250, czy liczmy, no już kurde, nie chcę tych liczb tak. By... Ja nigdy na co te do liczby nie zwracałem uwagi. Nigdy nie zwracałem uwagi. U mnie no to było widać. No to jak z tą czy ja pamiętam? No. Słabo, już słabo. Cieszę ale wyparłeś? Się. Tak, sam mój organizm, mózg. Moje wnętrzności wyparły to wszystko, tak można powiedzieć, że tak jak stoję psychicznie i fizycznie, wyparłem z siebie grubasa. Ile miałeś lat, kiedy jeszcze ważyłeś te 230? Chodzi mi o ten moment, 30 lat. Czy ty zawsze byłeś osobą otyłą? Tak, od dziecka. Czy chciałam zapytać ciebie o bardzo ważną rzecz i się przy niej zatrzymać, bo mówisz, że wyparłeś, ale czy... Jak traktowało cię społeczeństwo? Bo ja na przykład, nie wiem, no miałam ostatnio odcinek z Asią Gacek-Sroką. Jakby sposób myślenia o niej, jako osobie otyłej i rady i po prostu wszyscy się zamieniali w lekarzy. I to w ogóle nie była o tym rozmowa. To była rozmowa właśnie o hejcie w internecie, że ona nie może normalnie funkcjonować, prowadzić biznesu, bo wszystko skupia się na jej wyglądzie. Wiesz co, powiem ci tak szczerze, od małego nie odczułem żadnego dyskomfortu. Ja jestem rocznik 85, wiesz, u nas to było tak za młodu, na własnym przykładzie ci opowiem, że był chłopak, który miał rude włosy, była dziewczyna, która nosiła okulary, byłem ja, który byłem gruby, każdy miał łatkę, tak? Wiesz, jak te przezwiska wyglądały, nie będę tutaj przytaczał. No ja też miałam swoje łatki. Każdy miał swoje łatki, każdy miał swoje przezwiska. Ale szczerze powiedziawszy, nie odczułem takiej presji, żeby słowo grubas było obraźliwe dla mnie. Nie, nikt mnie, jak chcieli mnie obrazić, to używali mocniejszych słów. Ale tak na co dzień nie używali do mnie, na przykład ty grubasie albo gruby, nie miałem ksywki nigdy takiej. Nigdy, nigdy. Przez podstawówkę, szkołę średnią, studia do dzisiaj. Dobra, Marek z Damianem na mnie teraz mówią gruby, ale to chyba tylko tak po prostu dla żartów, totalnych żartów. Mówią na mnie między sobą tak. Jak jesteśmy gdzieś we trzech, to gruby, gruby, gruby. Ale to jest bardziej takie, wiesz, humorystyczne. No takie życiowe po prostu. Nie wiem, jak to nazwać. Powiedziałeś, tak nie miałem ksywki gruby, mówili do mnie gorsze rzeczy. Jakie to były gorsze rzeczy? No wiesz, no jakieś tam przekleństwa, epitety, świnia, coś w tym stylu. No też nie chcę przytaczać, bo to było dawno. W sumie to już było tamte życie, które zakopałem gdzieś bardzo głęboko. Nie chcę mi się nawet na ten temat myśleć, powiem ci szczerze. Wyparłem to totalnie. Byłem gruby, byłem, odciąłem wszystko grubą kreską. I piszę teraz cienkim długopisem swoją historię. Zaraz o tej obecnej historii, ale zatrzymując się w tamtym czasie jeszcze, no bo to jednak jest kawał życia, 30 lat, co? Ja wiem, żebyś ty chciała ze mną porozmawiać o tym starym życiu i wyciągnąć ode mnie wiesz dlaczego? Dużo historii. Ale wiesz dlaczego? Zatrzymaj się. Dużo rzeczy. Będę się upierać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że twoja historia, chociaż może ci się to wydawać niepotrzebne, jest dla osób, które są na moim kanale i słuchają tych historii, bardzo ważna. Bo mogą się z tobą utożsamić, bo mogą sobie pomyśleć, okej, on tam był, teraz jest tu, on przez to przeszedł, wytrzymał. Więc
mimo wszystko chciałam podrążyć jeszcze. No to drążmy, nie ma problemu. Tylko, że szczerze ci powiem, że naprawdę może ci się to wydawać farmazonem, jak to mówi młodzież, ale ja naprawdę mało pamiętam i mało chcę pamiętać. Rozumiem. Było ciężko. No to każdy wie. 250 kilo dźwigać cirka, tak? To te cyfry nie mają znaczenia. Przy moim wyglądzie to już nie mają znaczenia. Ile masz wzrostu? 195 i ważyłem ćwierć tony. Więc te liczby tak naprawdę nie mają znaczenia. Ja zawsze uważałem i uważam do tej pory, że to, że jestem osobą publiczną, występuję w Google Box ze swoimi przyjaciółmi, no bo chłopaki to są ekipa, którą znam nie z telewizji, tylko znam z podwórka. Mm. Uważałem, że moja historia jest banalna i do tej pory tak uważam, że moja historia jest banalna, bo ja nie jestem dobrym przykładem do naśladowania. A dlaczego? Bo do 30 roku życia doprowadziłem swój organizm do stanu 250 kilo. Ale czy ty byłeś świadomy tego, tak, że twój oczywiście, organizm... Oczywiście, że tak. Czy ty się objadałeś? Tak. Mhm. A zajadałeś stres? Tak. Na przykład ja mam taki problem, że zajadam stresy. Tak. Wszystko tak. To nie jest tajemnica. Ja bardzo źle robiłem i na własne życzenie to źle robiłem. Dobra, byłeś kiedykolwiek na diecie? Próbowałeś? Tak, parę razy. I co to były za diety? Ja byłem trochę takim hedonistą. Uważałem, że nadal jestem w pewnych aspektach, ale uważałem, że wolę korzystać z życia i być otyły, niż odmawiać sobie czegokolwiek. A po co? Wiesz, wojny, raki, choroby, zaraz mnie może nie być. Mogę wyjść z domu, już do niego nie wrócić. No i tak żyłem z tą świadomością do 30 roku życia, a w pewnym momencie coś mnie olśniło. Był mały przełom, gdzie zauważyłem, dostałem pewną wskazówkę, ale za chwilę. I ja po prostu cieszyłem się tym życiem tak, jak umiałem i je postrzegałem. Byłem młody, imprezowałem, spożywałem różne alkohole, różne rzeczy i się bawiłem, pracowałem, prowadziłem rodzinny interes wraz ze swoim tatą. Pracowałem w telewizji. Miałem przyjaciół, kumpli, których do tej pory mam. To robiłem wyjazd. Dlaczego miałem sobie czegokolwiek zabraniać sam? No dobra, ale ograniczać. W końcu musiał nastąpić taki moment, gdzie ciało zawołało: Jezu, nie mogę wejść po schodach. Jezu, tak, nie i mogę. I to był ten moment, gdzie dostałem sygnał drobny, ale mój mózg jeszcze tego nie zarejestrował, bo nadal było, wiadomo, wiesz, wypierał. Wypierał, bardzo mocno wypierał. Ale no, to był taki sygnał mały, ale dotkliwy. Tak jakby ci ktoś szpikulcem do lodu zaczął gmerać w uchu. No niebezpiecznie się robi, tak? Można przebić bębenek, stracić słuch, a później można stracić życie, bo jest bardzo blisko mózg. I można to wszystko zniweczyć, tak? Ja dostałem taki małe ukucie w to ucho i sobie pomyślałem, że chyba trzeba by coś z tym zrobić, wiesz. Te śmieci przewalające się w moich wywiadach non-stop były takie kluczowe, że w pewnego dnia, idąc niecałe 100 metrów do hali śmietnikowej, no musiałem to zrobić na dwa razy i się trochę zmęczyłem i trochę sapałem i trochę mi było bardzo ciężko. No i kurde, mówię, no coś z tym trzeba zrobić, tylko nie bardzo wiem co. Znaczy wiem co, wiedziałem co, oczywiście, że wiedziałem co. Ale no mój mózg nadal to wypierał. I poszedłem do takiej pani w Kielcach na Karczukowskiej ulicy tam. Taki zwykły, stary budynek zaadaptowany na przychodni. I taka w wieku mojej mamy pani doktor posiedziała, popatrzyła na mnie, no, dała mi dietę i mówi, no nic z ciebie nie będzie, ale spróbujemy, bo ona, ja do niej przyszedłem i mówi, nie, nic z ciebie nie będzie, ty nie jesteś gościem, którego ja tu odchudzę, bo ty masz taki charakter, ty... No i tam mi zaczęła wymieniać... Kwestia głowy chyba bardziej. Tak, ona mnie rozpracowała w 5 sekund. W 5 sekund mnie otworzyła jak paczkę draży, jadła powolutku. No i ja tak, mi się włosy zajeżyły na głowie, poszedłem na tą dietę, ale oczywiście ona mówi, przychodź od razu za miesiąc, ja ci zapisuję tu za miesiąc do mnie na wizytę, masz od razu przyjść. No ja wiem, że ty schudniesz, ale ty wiem, ale przychodź od razu, bo nie tędy droga. Kurde, okej. No i ona mówi, słuchaj, jest taka operacja bariatryczna, to i to, puściła mi gdzieś tam na jakimś YouTubie coś, bo coś mi wytłumaczyła, w Kielcach nie robią, bo mają za małe łóżka, bo to dopiero w Polsce tak raczkuje, musisz jechać tu, musisz zrobić to. No ja mówię, dobra, okej. Zacząłem się tym interesować i wiesz, kurde, no w pewnym momencie...
no fajnie, wytną mi żołądek, będę mniej jadł. Wiesz, takie podstawowe myślenie. Jesteś na etapie założenia łyżworolek i pierwszej lekcji. I myślisz, że wiesz, wszystko potrafisz. A tu tak, nie, że to będzie takie hop siup. No tak, no. No i później się zaczęła cała zabawa. A to od tej lekarki właśnie usłyszałeś, że jak nie. Zadbasz o siebie, to zostanie ci 2-3 lata nie, życia? Nie, od Maćka, przepraszam, doktora Maćka. To cię nie ruszyło? Ruszyło mnie wtedy u Maćka. No ja się sam zapuściłem, przecież tu nie ma żadnej... Oczywiście. Ja nie, ani się nie, nigdy nie wybielałem, nie będę się wybielał, przecież to widać przez 4 sezony czy 5 Google Box. Jak ja siedzę na dwuosobowej kanapie sam i wygląda to jak fotel. Więc nie oszukujmy się. No i jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy, że powiedziałeś, że ja mogę być inspiracją. Ja sobie zdaję sprawę, że jestem osobą publiczną, ja sobie zdaję sprawę, że ludzie na mnie patrzą, ale tak jak ci powiedziałem, ja uważam, że moja historia życia jest banalna, bo wielu ludzi jest takich, którzy zapuścili się, gdzieś się odchudzili i mieli różne perturbacje, ale w ogólnym rozrachunku to działanie matematyczne wychodzi na plus, że oni gdzieś tam cieszą się jakąś sylwetką, którą chcą, organizm im dobrze funkcjonuje, są szczupli, dobrze się czują ze swoim ciałem i odnieśli sukces, tak? I że ich jest dużo, ale okazuje się, że odkąd się zacząłem z Kingą spotykać, to ona mi, że zaczęliśmy mieszkać, żyć razem, to ona mi też tak trochę uświadomiła. Mówi, spójrz, no popatrz, ile ludzi do ciebie pisze, ile ludzi na ciebie zwraca uwagę, ale ja wiesz, no ja nie jakby... nie interesuję się tym światem instagramowym, Instagram jako pamiętnik, instagramowym, tym celebryckim. Ja mam swój cyrk, swoje małpy i jest okej dla mnie. Dobra, tak? No to zatrzymajmy się przy twoim cyrku, twoich małpach. Ta operacja bariatryczna, nie w Polsce? Dobrze wyłapałam z tego, co powiedziałeś? Nie, Nie w Kielcach. Okej, okay. No bo właśnie byłam zaskoczona, że nie w Polsce. To jest bardzo ważny wątek, który poruszyłeś, że zmniejszę sobie żołądek i będę szczupły. Otóż nie. Więc jak gdybyśmy mogli powiedzieć o tym całym procesie, idziesz na tą operację, i co się dzieje? Od razu po operacji, jaki jest ten proces odżywiania? Dzień przed jesz sajgonki o 15 na ostatnie na ostatni parkingu. Ostatni posiłek, ostatnia wieczerza. Ostatnia wieczerza to były sajgonki. A wolno tak przed taką operacją? Nie, naprawdę to zrobiłeś? Tak, ja pod prąd. 8 lat pod prąd. Królikiem doświadczony. No, słuchaj, ja ci opowiem tą historię. Twoi słuchacze to odsłuchają i każdy powie, że ja jestem jakimś, wiesz, no, bajkopisarzem. Farmazoniarzem, jak to mówi młodzież. Niekoniecznie. Ja zakładam, ale ja że każdy pod gość, prąd. Każdy gość, który do mnie przychodzi, zakładam, że mówi prawdę. Że taką książeczkę dostałem zieloną, gdzie były pierwsze pół roku, już nawet nie pamiętam, czy 3 miesiące jadłospis dostałeś ze szpitala. Krok po kroku, dzień po dniu, jak nie potrafiłaś. Tam wszystko pisało. Tam była recepta na sukces utraty wagi przez pierwsze 3 miesiące. No i wylądowała co? W koszu na śmieci. Ale od razu, czy tak, w trakcie? W szpitalu już. No i dobrze, ale ktoś cię dopuścił do tej operacji bariatrycznej. Maciek, dzięki niemu to jest. Dzięki mojemu uporowi i doktorowi Maćkowi Pastuszce uratował mi życie. Teraz to jest mój kumpel dobry. Nawet poznał moją Kingę, ja poznałem jego małżonkę. Bardzo dobry człowiek, wspaniały gość. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Maćku. Dobra, resekcja żołądka, czyli zmniejszenie żołądka. Potocznie. Tak. Bo to się tam jakoś fachowo nazywa. Tak. No, mniejsza operacja z większym. Bariatryczna. No, jest, różne metody są, ale nie wnikajmy. Ja mam sliwa. Sliw chyba to się nazywa. Czyli rękaw. Tak? Tak zwany. Odcięli tak. mi, wyjęli laparoskopowo. Tak. I tak, nie mam żadnych tam dojeli. Dobra, a wiesz, jaki to był procent wycięcia tego twojego żołądka? Pamiętasz? Nie. Szczerze, nigdy Dobra. Się tym nie A po całej operacji to nie jest tak, bo ja chyba oglądałam jakiś taki dokument na ten temat i nie wiem, czy to nie jest żołądek później wielkości twojej 200 pięści. Do 250 ml. Dobra. No to dobra. Masz tą operację, wracasz do domu. Po jakim czasie? Ale za daleko zabrnęłaś. Za daleko? Poczekajmy, bo to dobra. Jest... Chcesz historię? Grubą chcę. Grubą chcesz? No to masz. Jestem u pani doktor i pierwsze moje skojarzenie. Wytnął mi żołądek, mało będę jadł. Będę po prostu gepard. Szybki i smukły. No wiesz, ciach zadowolony. No i zderzenie z rzeczywistością. Pojechałem do Maćka. Maciek mi powiedział, że mi mało zostaje lat życia. Ja się na wszystko zgodziłem. Pierw miałem balon w żołądku na pół roku, bo Maciek bardzo usilnie mnie chciał odchudzić balonem, żeby
zmniejszyć mi racje żywnościowe, żebym później po operacji bariatrycznej był przyzwyczajony do małych ilości spożywanego jedzenia, żeby nie było to tak, że zrobi mi operację i ja po 2 tygodniach zacznę odruchowo nakładać sobie na talerz tyle, ile jadłem. I rozciągać to, co zostało zmniejszone, bo to się da rozciągnąć, pamiętajmy. Oczywiście, że się da. Balon w żołądku? Tak, sól fizjologiczna zabarwiona i lateksowy balonik, który ci pompuje, który ci zalewają tą cieczą. W razie jakichkolwiek urazów ta ciecz się wyleje i będzie widać, że coś jest uszkodzone. Mm-hmm. Tak. I nie czułeś wtedy głodu? Czy też mniejszy... A nie czułem, 4 kilo przytyłem na tym balonie. Naprawdę? No i jak? Ja mówię ci, że idę pod prąd, chcesz grubą historię, to masz. No tak wygląda ta historia. Ja nigdy dogłębnie tej historii tak nie opowiadałem, bo no nikt mi w to nie uwierzy. No to po co ja mam, wiesz, z łatką? Ja już mam łatkę przez ludzi przypiętą. Jedną, że jestem taki sraki owaki, że nienawidzę kobiet i nie chcę nawet tego powtarzać, to są bzdury powtarzane przez ludzi, to nie interesuje. Odetnijmy się od tego. Tak. No ale i co? Nie chcę mieć kolejnej łatki, żeby w kolejnym, wiesz, wywiadzie nie powtarzać tego, że szedłem pod prąd i ja jestem wielki taki, wiesz, ostatni Mohikanin, który wszystko robił sam, walczył jednym tomahawkiem, podbił Amerykę. No nie, no trochę to tak by wyglądał, trochę to tak jest, ale no nie chcę tego opowiadać, bo już nie chcę mieć tych tyle łatek, wiesz, za każdym razem zaraz mnie obkleją tymi łatkami. Wystarczy, że masz tatuaże. No właśnie. No. No, więc dobra, ci opowiem tą grubą historię, no, tak? Wróćmy do tej recepcji. Ja wszędzie pod prąd wyrzuciłem książeczkę. Wróciłem do domu. Nic nie jadłem, bo mi się nie chciało. Jadłem w ogóle różne dziwne rzeczy. Odrzuciłem węgle, cukry. Jadłem tylko mięso, warzywa, owoce. I wszystko na początku przecierane. Moja pierwsza historia z jakimkolwiek zwartym kawałkiem mięsa to było po 2 tygodniach plasterek zwykłej kiełbasy, takiej jak rzucasz na grill. Z wojska. Boże, jak ci się oczy świecą, jak pyszna, to o tym mówisz. Bo ja lubię takie jedzenie. No wiadomo, kto nie lubi. No ja uwielbiam takie jedzenie. No. I zjadłem ten kawałek. Wiesz, kawałek. Ileś miał kalorii, tak? Pojemnościowo mieścił się do mojego żołądka. A ja byłem tak najedzony, że chodziłem wokół domu. Musiałem to rozchodzić. Yes. I wtedy dotarło do mnie, nie wcześniej dotarło do mnie, to wtedy dotarło do mnie, że dużo nie zjem. Ale wcześniej dotarło do mnie, że to jest tylko walka moja z moją głową. Ja jak się obudziłem po narkozie, to tak jakbyś przerzuciła kotleta na drugą stronę. Tam to się skończyło, zaczyna się nowe, przepraszam. I to tak było. Ja, jak otwarłem oczy, to wtedy się zaczęło moje nowe życie. W sekundę. I koniec. To było lepsze życie? Jest lepsze życie? Jest, było, jest i będzie. Ja to wiem. No i dobrze, jak długo leżałeś w szpitalu? Dwa i co dni. Tam się w szpitalu? I od razu wyszedłeś i kopa co? Dostałem, papiery. Na szczęście papierki do... I wek. Nawet papiery nie wiem, gdzie są, chyba wstyd. No nawet, dobrze, jak to powiem, skoro Maciek, nie udało ci się przed, jak mówiłeś, podkreślałeś tu wielokrotnie, szedłeś pod prąd, to jak już zmniejszyli ci ten żołądek i dostałeś dietę, no bo przecież wtedy trzeba strasznie uważać. To wtedy szedłem z nurtem już, płynąłem sobie z nurtem rzeki, którą sobie obrałem i ułożyłem w głowie. Zero cukru, zero węgli, ale później wiesz, zacząłem patrzeć na swój organizm. Aha, jestem apatyczny. Nic mi się nie chce. Cukier. Dobra, wrzucę jogurty z cukrem. Zwykłe, jakiekolwiek. Mhm. Oho, widzę, że tak. Widzę, że wraca mi, wraca życie do mnie. No ale dobra, węglowodanów nie jem, czyli bez węgli mogę się obyć, bo się dobrze czuję. Więc odrzucamy węgle. Mięso, warzywa, owoce, od czasu do czasu coś. No nie, ja nie mówię o podstawach, fast foody, chipsy, etc. Nie, to w ogóle tak, out. No to out. Nie, ja nie pamiętam, kiedy pizzę jadłem. Czekaj, wczoraj mój przyjaciel, graliśmy w karty, tak. Mój przyjaciel Rafał mówi, a może byśmy pizzę zamówili. No, ja mówię, spoko, nie ma problemu. Dzwonicie, czy tam zadzwonić do tego gdzieś? Nie, a co, jesz? Mówię, nie, ja to nie, ja to 8 lat pizzy nie jadłem. Ale ty nie chcesz? Ty nie. Już tak jesteś daleko od tego, czy tak, nie czujesz ja potrzeby? Jestem, ja to już nie jestem. Nie zmuszasz się. Nie, ja to w kosmosie jestem, jeśli chodzi o to. Jestem w kosmosie, podoba mi się. A ja jestem w kosmosie, jeśli chodzi o wyrzeczenia. Nie ma nie ma takiej osoby, nie ma takiej potrawy, która by mnie namówiła, której ja bym nie chciał zjeść i pod wpływem której bym osoby lub potrawy
złamał swoje zasady. Nie ma takiego czegoś. Jak ja się uprę, to jest koniec. Sorry. Dobra. Dziś twoje zasady i twoje żywienie, jak wygląda twój... Tak. Na przykład, co dziś jadłeś? Szakszukę Kinga zrobiła na śniadanie. Okej. Okay. Tak, zrobiła dzisiaj pyszną szakszukę. Ta szakszuka była oczywiście z mięskiem, z kiełbaską, chorizo. Bardzo dobra była. Ile to są ilości? Ile to jest kalorii teraz przyjmujesz? Jedno jajko. Jak jest patelnia jest i Kinga zawsze robi tak, że wbija tych jajek więcej. Ja na przykład jem tą szakszukę, jak robi, jem ją cały dzień. No bo jak ona wystygnie, to jeszcze jest lepsza. I ona mi tam, powiedzmy, no to tak liczy, po jednym jajku na posiłek, no to wbija ekstra jeszcze dwa, bo ja sobie jeszcze zjem na obiad i na kolację. Mhm. Proste. I dzisiaj zjadłem jedno jajko z tej szakszuki powiedzmy z tą częścią tego jajka, która się rozlała na tej potrawie. Mhm. Tyle. A, i wypiłem kawę, dwie kawy. Też lubię kawy, bez mleka, bez cukru. Z mlekiem delikatnym, trzy krople. Dosłownie, żeby kolor zmienił. Trzy krople. Tak, na trzy krople. Dobra, ile to jest kalorii dziennie dla ciebie? Nie liczę, nigdy nie liczyłem. Pasek do spodni był dla mnie najlepszym wykładnikiem. Najlepszym do tej pory jest. Mhm. Mam takie spodnie, które kupiłem nawet za małe kiedyś przez przypadek w TK Maxie za małą cenę. I tak z ciekawości ostatnio zacząłem dosyć mocno ćwiczyć różne dziwne sporty walki. I Kinga mówi, że zrobiłem się taki męski. Bary mi urosły i w ogóle. No, powtarzam. Ja tego nie zauważyłem. Mówię, ciekawe, czy tam nogi, jak tam moje nogi. Ja wchodzę w te spodnie, kurde, no są rurki opięte bardzo, nie? No i powiem ci, że zaskoczyłem się, bo myślałem, że jak zacznę sport ćwiczyć, uprawiać sport amatorsko, boks dokładnie, no to moje całe ciało zareaguje. Mięśnie u góry, na dole, wszędzie. Ale nie. Ten sam rozmiar, co mnie bardzo cieszy. 2015 rok to był rok operacji? 16. 2016. Minus 170 kg. I liczmy 250, najmniejsza waga 69, ale to był ekstremum, bo byłem na... To już bardzo mało, jak na twój wzrost. Bardzo dużej produkcji, gdzie było bardzo dużo pracy, bardzo dużo godzin dziennie i wróciłem stamtąd i miałem auto miałem u rodziców na wsi. Tak, i pojechałem po to auto. I mama, to było lato i mama mnie zobaczyła i widziałem łzy w oczach mamy swojej i mama mówi, Boże, synu, wyglądasz jak trup. Hmm. Ja mówię, o kurde. A ty tego nie widziałeś? Nie, nie widziałem. Do tej pory tego nie widzę. Wiem, że wyglądam dziwnie. Bardzo ciekawy wątek. Czy ty jak patrzysz w lustro, to widzisz te 230 kg? Nie, nada? Nigdy. Nigdy. Nigdy go nie zobaczyłem w ostatnim czasie. Powiem ci tak nawet. Wiem, że to zabrzmi po prostu. Teraz to już to zabrzmi po prostu jak... bym uciekł z zakładu psychiatrycznego. Ja zaraz po operacji przestałem widzieć grubasa. Wiesz dlaczego? Bo jak sobie stwierdziłem, że jak sobie wbiję do głowy to, że nie jestem gruby, to sam schudnę. Po prostu ja sobie wmawiałem, stojąc przed lustrem w szpitalu na drugi dzień po operacji, że ja już chudny i jestem szczupły. Tylko jestem po prostu opuchnięty. Szczerze ci mówię, jak jest. Chyba pierwszy raz to mówię. Ja po prostu sobie wbiłem do głowy, że jestem szczupły i będę szczupły. Wizualizacja. Tak. I ja sobie to wbijam codziennie do głowy. Znaczy, może nie wbijam już teraz, ale już masz wbite. Już masz wbite. Tak, ja to wiem. Ale sobie tak czasami powtarzam, stoję sobie przed lustrem i no fajnie. No tak sobie powiem, fajnie. Przeczytałam gdzieś, że bardzo dużo osób i chciałam zweryfikować, czy to jest prawda, bo wiesz, jak to jest w sieci z informacjami, które ktoś tam wrzuci, że bardzo dużo osób pisało do ciebie po tym procesie, minus 170 kg oznacza, że tłuszcz schodzi, kilogramy uciekają, a zostaje skóra. Tak, i ty się tego absolutnie z tym nie krępujesz, nie chowasz, nie jest to dla ciebie żaden temat tabu i zajebiście, super. Są operacje usuwania skóry. Są. Ale ty nie będziesz korzystał z tej operacji, bo nie chcesz, czy myślisz o tej operacji? Wiesz co, jest taka jedna rzecz, której się nigdy nie kupi za pieniądze. Czas. A mnie ten czas, 30 lat, trochę uciekło. Bycia dużym nie będę tu już ten, bo zaraz się odpalą pewnie ci w komentarzach. Po prostu, dobra, powiem po swojemu, ja zawsze jestem wylewny, nie gryzę się, więc straciłem 30 lat życia na to, żeby być smutnym grubasem, otyłym wieprzkiem i stwierdziłem, że jeśli czasu nie kupię, to już nie chcę go tracić. A dla mnie operacja wycięcia płata skórnego przedniego z klatką piersiową to
to jest pół roku rekonwalescencji, a ja albo dłużej, a ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo mi szkoda czasu. Szkoda mi życia, szczególnie teraz, że jeszcze poznałem super dziewczynę, z którą chcę zdobywać świat i go zwiedzać nie tylko. Pozdrawiamy Kinga. Pozdrawiamy Mysza. I tym bardziej mi jest go żal. Więc wyobraź sobie, jak ja bym był uziemiony na pół roku. Przecież ja bym sobie nogi odgryzł po tygodniu. Mm. Z żalu, że ja czegoś nie poza mogę. Poza tym to jest podobno bardzo trudna, ciężka, bolesna operacja, rekonwalescencja. Tak jak mówisz, pół roku cierpienia. Ale nie, kochana, nie ma takiej w ogóle opcji. Jak ktoś, jak komuś się nie podoba moja skóra, to zapraszam wypierać. Dokładnie. Dokładnie tak. Bardzo dużo powiedziałem. Dokładnie tak, bo ale czy ja dokleiłem sobie tą skórę specjalnie, żeby wszystkich denerwować, albo żeby ludzie, nie wiem, odwracali nie. głowę. Nie, ja powiem na mój więcej, że to widok? Trochę jest dla ciebie taki znak tego twojego sukcesu, tego, tej drogi, trochę tak jak ze zmarszczkami, nie? Że jakby one są fajne, jak się starzejemy, bo dają, nie są, są jakąś taką pamiątką. Więc tak. Póki ci to nie przeszkadza, wiesz, no bo oglądałam kiedyś, był na TLC, chyba już nawet nie ma tego kanału, Historie Wielkiej Wagi, nie wiem, czy to oglądałeś, to były historie wielkiej wagi. To były naprawdę historie ogromne. To było nawet zaskakujące, że ci ludzie nadal żyją, nie? Bo oni ważyli po 500 kilogramów niekiedy i teraz 400 tam, powiedzmy, 70. 500. Fajnie to powiedziałaś. Naprawdę. Bielsko-Biała, witam. Super. Słuchaj, i wracając do tego programu, to tam no rzeczywiście no, po tym procesie, kiedy oni tracili te setki kilogramów, to ta skóra była wszędzie i im to utrudniało funkcjonowanie. Oczywiście. U ciebie to jest... Słuchaj, ja się z tym liczyłem. Tylko ale nie przeszkadza ci to w żaden sposób. Ja się z tym liczyłem i wiedziałem, że jak idę na operację bariatryczną i że będę szczupły, to później dopiero się w sumie liczyłem się, ale później się zacząłem zastanawiać, a ciekawe jak to będzie. Kurde, będę musiał jeszcze iść na operację, no cholera, mówię, znowu ta narkoza i w ogóle pierniki. I nie musisz, się okazuje, bo nie chcesz, no i to jest całkowicie w porządku. Myślałem, ja myślę, że będę musiał, bo będzie mi wisieć do kolan. Ale no nie wisi i tak naprawdę mam to gdzieś, nie zwracam na to uwagi. Wisi ci to. Co inni myślą. Bardziej tak byśmy mogli powiedzieć. Zawsze mi wisiały, wisieć będzie. I dobrze. A tobie nie wisi, przecież ci też wisi. No, ze mną to jest taka, wiesz, różne mam etapy w swoim życiu. Poważnie? Różne mam etapy w swoim życiu. Ja nigdy nie zwracałem nawet uwagi na ludzką opinię. Uważałem, że to jest kogoś opinia na mój temat, a karawana jedzie dalej. Tak, dokładnie tak. Ja się tego uczę, ale nie było tak zawsze. Przyznaję się bez bicia. Nie było tak nie, zawsze. Nie, ja to jak pisali o mnie i piszą nadal, że to... W ogóle słowo hejt cię obchodzi? Nie, obchodzi mnie tak. Zdrowie moich rodziców, siostry Kingi. Moje zdrowie. Przelew na konto? To, że dzisiaj wyszły nowe Jordany na przykład i kupiłem sobie? O, zazdro. Jedynki? Zazdro. Że za 63 dni jest wiosna? To mnie interesuje. Interesuje mnie jeszcze, żeby dzisiaj moi przyjaciele byli zadowoleni ze swojego koncertu inauguracyjnego. Cieszy mnie to na przykład i obchodzi, żebyś ty była zadowolona z naszego wywiadu. Już takie jestem. Takie rzeczy mnie interesują, takie rzeczy mnie cieszą, na takie rzeczy zwracam uwagę. To, że ludzie coś wypowiadają na mój temat, nie gadają. To jest ich opinia, to jest tak jak powiedziałeś. Każdemu życzę takiego mindsetu, jaki ty masz. No wiesz... Nie wypowiadanie się na temat tego, jak ktoś wygląda, jak żyje. Serio, nie wypowiadanie się, po prostu zachowaj to, dla siebie. Wiesz, jak mnie to po prostu razi. Nieraz mam ochotę złapać po prostu telefon i powiedzieć... nagrać coś, ale tak... Ale to nie ma sensu, dlatego że... Raczej fajne, że są takie rozmowy jak nasze i my o tym mówimy, bo może to komuś, nie wiem, zaświeci się komuś jakaś lampka przed napisaniem czegoś. W ogóle dla mnie w sieci komentowanie czyjegoś wyglądu, w sensie, kiedy masz obcą osobę, która na przykład nie zna Łasi Koroniewskiej, to jest nagminne, zresztą ona cały czas tam postuje, nie wiem, czy widziałaś. I co ludzie do niej piszą? Od mojego ciała, od mojego życia, no jakby po co? Jak chcesz napisać coś miłego, napisz, bo to jest zawsze fajne, ale jak chcesz napisać coś złego, to idźcie przejść na spacer. Słuchaj, ludzie miłych rzeczy nie piszą. Piszą. Jak nie piszą? A, przepraszam, piszą. No, piszą, przepraszam. Przepraszam. Piszą. Przepraszam wszystkich, którzy mi miłą rzecz napisali, dobra, okej, zagalopowałem się. Ja Mateusz Borkowski. Syn Janusza i Doroty, przepraszam oficjalnie. No. Tak, dostaję takie informacje i komentarze i za nie bardzo dziękuję. Dziękuję również za hejterskie komentarze, są bardzo miłe. Nie czytam.
Kinga czyta. Okay. Popatrz, co napisali. A ja co? A to, to i to. No tak, no to okej. Okay. To samo od 8 lat. No i właśnie. Jedzenie to jedno, bo wiedziałeś coś o sportach, więc pytanie, jak to było z tym sportem? Rozumiem, że po operacji bariatrycznej nie można tak sobie od razu wskoczyć, bo to trzeba właśnie... Kiedy wróciłeś do sportów i jakie sporty? 3 lata po operacji. Okay. 3 lata po operacji wróciłem na rower. Zacząłem jakieś przymiarki do roweru, trochę... Od razu po operacji zacząłem spacerować. Ode mnie z domu, bo mieszkamy w centrum z Kingą, do mnie do firmy, drogą przez park, przez samo centrum Kielc jest 2 km 580 metrów. Kiedyś to sprawdziłem. Tak mi się wbiło do głowy, mam pamięć do liczb. I robię tak od 2016 roku, jak jestem w firmie, to robię tak codziennie. Śnieg, nie śnieg, deszcz, nie deszcz. No, latem jeżdżę rowerem. No i sobie spacerowałem, tak prawie 6 km dziennie. Później rower. Zafiksowałem się na rower, no to one love. To jest one love. Ja nie lubię jeździć na rowerze, no ale wiesz, każdy jest inny. Się urodziłem na ramię chyba. Jezu, albo coś innego twoi rodzice tam robili, tego nie wiesz. Nie wiem. Tego no, nie wiesz, coś że niech, jest może na niech rzeczy. Zostawią to dla siebie. I w tamtym roku, 2023, przejeżdżałem gdzieś w Kielcach, gdzieś dokładnie koło klubu bokserskiego Rush, do którego chodzili moi kumple i mój przyjaciel serdeczny Maruś. Pozdrawiam cię, Mareczku. I ja przejeżdżałem sobie rowerkiem, zajechałem sobie do nich, siema, mordeczko, co słychać, aby na trening, no bo 19 się zbliża. To był sierpień. No i siedział trener Michał i mówi tak, słuchaj, w poniedziałek jest pierwszy trening. Znaczy w ogóle jest trening w poniedziałek. Jest początek września, przyjdź. Pierwszy trening gratis. A później tyle i tyle kosztuje. No jakaś tam, no śmieszne pieniądze. Śmieszne, już nie będziemy rozmawiać. Śmieszne, jakby później ci powiem to, no. Mhm. No i co na tym pierwszym treningu? No nic, katorga. Zero kondycji. Rękami nie mogłem ruszać. No. Zwykłe, najzwyklejsze życiowe funkcje sprawiały mi ból po tym treningu. Przez parę dni. Mhm. Ale poszedłem na drugi trening. Ile razy w tygodniu trenowałeś? Pamiętasz? Tak, na początku 2, później tak do grudnia starałem się chodzić 3 razy. No później miałem przerwę, bo byliśmy na święta w Afryce, konkretnie w Gambii. Wróciliśmy, to po powrocie byłem raz. No i teraz w tym tygodniu, jak już tak z kopyta zacząłem, byłem raz, dwa razy byłem. No a od poniedziałku zacznę chodzić 3 razy, jeśli mi czas, bo zawsze mam czas na 2 razy w tygodniu. 1,5 godziny, 2 razy po 1,5 godziny, no ale chciałbym chodzić 3. I bardzo mi to sprawia dużą przyjemność. Przeczytałam taki komentarz, przygotowując się do tego spotkania, że oj, on to jest taki mądry, poszedł na łatwiznę, zrobił sobie operację. Zapraszam wszystkich na operację bariatryczną. Ciebie też zapraszam. Jak nie wierzysz, to przyjdźcie do oddziału chirurgii, do jakiegoś szpitala i porozmawiajcie z pacjentami, porozmawiajcie z lekarzami. A jak znajdziecie możliwość, to wejdźcie na, jako wolny widz, słuchacz na taką operację i zobaczcie, jak to wygląda. To wtedy zmienicie zdanie. Łatwizna to jest wtedy, kiedy ukradniesz mamie 5 zł i kupisz za to draże kokosowe i orężadę, mój drogi. Łatwizna to jest wtedy. Ból? Jaki to był ból? Jesteś w stanie go opisać? Ból brzucha notoryczny, ból głowy notoryczny. Od 8 lat ból głowy. I zawroty w głowie. Co chcesz jeszcze? Teraz mi się kręciło w głowie. Co chcesz wiedzieć? No, mnie też wszystko boli głowa. Powiem. Chcesz prawdy, to zapraszam. Możemy tu gadać do jutra. Nikt w to nie uwierzy. Nikt. A idziesz o zakład, że uwierzy? Chciałbym, żeby ludzie przejrzeli na oczy wreszcie i przestali pisać takie głupoty, że jest to pójście na łatwiznę, bo to jest do nie jest pójście na łatwiznę, bo wszyscy ci ludzie toczą walkę w głowie i ja toczę codziennie walkę w swojej głowie po to, żeby utrzymać tą formę, żeby być szczęśliwym Matim u boku pięknej kobiety i stworzyć rodzinę, którą chcemy stworzyć, poniekąd gdzieś tam sobie coś planujemy i jak ktoś mi kurwa gada takie rzeczy, to mam po prostu ochotę ogolić go na łyso i dać mu kopa w tyłek, żeby po prostu tak zaczął zapuszczać włosy po to, żeby mu rozum wrócił.
Bo jak nie ma rozumu, to może chociaż mu włosy będą rosnąć. Myślę, że to nie jest, że to i tak nic nie da, ale jaka łatwizna? Powiedz mi szczerze, no, jaka oczywiście, łatwizna? Oczywiście, że ja się z tym nie zgadzam. Cytuję absurdalny komentarz. Wiem, ty się nie zgadzasz, sorry, odpaliłem się, ale bo mnie to wkurza trochę, jak mnie to bardzo wkurza, jak ludzie tak piszą. Bo nie widzą tych ludzi, którzy siedzą, leżą po tej operacji, pod tymi aparatami, boli ich wszystko, później wychodzą i muszą sami swoją głową się pogodzić. Muszą sami walczyć. Nie, muszą się z nią pogodzić. Wiesz dlaczego? Bo z nią nie wolno walczyć. Z głową nie wolno walczyć. Mhm. Ją trzeba traktować jak takiego psa, nieufnego psa ze schroniska wziętego, który był bity przez 30 lat. Tak jak w moim przypadku, bo ja w wieku 31 zrobiłem operację. I ten pies był bity. I teraz trzeba z tym psem zawrzeć taką komitywę, żeby on cię nie gryzł i był z tobą szczęśliwy. I żeby uśpić trochę jego ten instynkt tej nienawiści do człowieka, który mu sprawił ból. I ja się tak ze swoim mózgiem pogodziłem trochę. I powiedziałem tak, okej, było jak było, zakopujemy wszystko, idziemy dalej. Tylko od nowa. Ty mnie będziesz dźgał, ja ci będę oddawał. Wiedz o tym dobrze. Ale ja i tak dopnę swego. No i w pewnym momencie on musiał moje zasady zaakceptować. I akceptuje ich do tej pory, choć czasami wiesz, no jest taki... Nie ma załamania co do jedzenia. Ja się nie złamę co do jedzenia. Ale czasami są takie momenty. Jestem gdzieś z Kingą, czy sam, czy jadę rowerem i... Kurde, blacha, ja tyle... Przejeżdżam gdzieś tam, siedzę i patrzę kebab, nie? Na przykład, tak kurde, 8 lat nie jadłem kebaba. Ciekawe, jak smakuje, nie? Tak się drapę po tej brodzie i mówię, dobra, jadę dalej. I koniec. Mhm. Nie ma złamania. Czyli nie... co? Jest to codzienna walka. Wstajesz rano, myślisz... Podejmowanie codziennie decyzji. Czujesz się jak w więzieniu? W takim więzieniu mówię, w rozumieniu więzieniu swojego ciała, że jesteś więźniem kiedyś swoich myśli i ciała. Nie, i kiedyś byłem więźniem swojego ciała, bo byłem otyły gruby, tak? Nie mogłem wiele zrobić fizycznie. Psychicznie byłem niby szczęśliwy, ale w środku coś, wiesz, coś się wydzierało, coś krzyczało. Ja tego nie widziałem, siostra mi to kiedyś powiedziała, tak po paru latach po operacji, że tak było. Nie jestem więźniem swojego umysłu, tylko my jesteśmy w takim dziwnym związku z moją głową. Ona mnie czasami, ja ją czasami Ty cały muszę. Czas wygrywasz z tego, co... Tak, ja muszę, wiesz, i to jest tak, jak mówię ci z tym psem. Ja muszę mu swojemu, swojej głowie non stop powtarzać, że jestem dobry, będzie dobrze, nie martw się nic. Ty się nie uruchamiaj, daj mi żyć po swojemu i zostaw mnie w spokoju. No ale czasami tak jest, że wiesz, no gdzieś głowa siada, nie chce mi się już, kurde, nie chce mi się. Czasami to mówię, kurwa, nie chce mi się już, ja pierdolę. Mam każdy już ma dość, taki kurwa. Moment, dokładnie. Siedzę mam i już mówię, dość. Mam już dość. Ale w pewnym momencie ja mówię, ja pierdolę, to przecież ogon nie może kręcić psem. To pies ma kręcić ogonem, a ja jestem tym psem i muszę nim kręcić. I koniec. No nie, ja się nie złamę nigdy. Ja już tak psychikę poustawiałem, że bardzo zażerałem stresy. W tym momencie w ogóle ich nie zażeram. No przecież jestem normalnym człowiekiem, takim jak ty. No jestem w związku z kobietą, mieszkam z nią, więc niesnaski są, bo gdybym ci powiedział tu, że się nie kłócimy z Kingą, to wtedy bym ci nie uwierzyła. Wtedy byś mi nie uwierzyła. Tak, jesteśmy normalnym związkiem. Normalnym. Niczym się nie różnimy. Spieramy się, kłócimy, etc. I nawet wtedy w takich sytuacjach mega kryzysowych i mega stresogennych nie przechodzi mi nawet przez głowę, żeby sobie zamówić pizzę, żeby sobie zjeść na poprawę humoru. A terapia? Byłeś kiedyś? Podrobiłem. Co to znaczy podrobiłem? Podrobiłem kwit, podpis. Mam to wyemitować? Od pani psycholog. Dlaczego? Bo mi się nie chciało iść. Uważałem, że jestem mądrzejszy. A nadal tak uważasz? Nie, już nie. Zszedłem na ziemię. Choć bujam w obokach. Bujam, lubię kosmos. Ale już nie. Nie pod tym względem. Spokorniałem. Bardzo spokorniałem. Kochasz siebie dzisiaj? Zawsze się kochałem. Nawet jak ważyłem 250 kilo. Bardzo się kochałem. Kocham się do tej pory. Nigdy nie miałem kompleksów. Za co jesteś dzisiaj najbardziej wdzięczny? Ciekawe pytanie mi zadałaś. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ja zawsze jestem wdzięczny za wszystko. Naprawdę. Ja w głębi duszy jestem wdzięczny za to, co mam. Za wszystko. Za
rodziców, za siostrę, za Kingę. Ktokolwiek stworzył ten świat, ktokolwiek rozdaje karty, dzięki. Rozdaje je dobrze. Rozdaje tak, jak rozdaje. I niech rozdaje tak dalej. Ja nie mówię, że są złe karty, dobre karty. Po prostu ja jestem szczęśliwy teraz. Zawsze byłem, w tamtym życiu byłem szczęśliwy na swój sposób. Teraz jestem szczęśliwy na 100%. Tak mi się wydaje, może 200. No ile tam procent? No dużo, na dużo bardzo procent. I tak już zostanie. Nie widzę innego wyjścia. No, wyobrażasz sobie mnie grubego? Ja sobie w ogóle ludzi nie wyobrażam przez pryzmat ich wyglądu nigdy. W sensie... To masz lepiej. Kiedyś to robiłam. A to też jest kwestia wyćwiczenia sobie tego, tak? Żeby ustawiać na przykład, nie wiem, mówię o sytuacji, w której słyszę kogoś przez telefon, nigdy go nie wizualizuję, bo u nas się od razu takie włącza, tak? A potem widzimy tą osobę i się okazuje zupełnie w ogóle, kto to jest. Zupełnie inna osoba. W ogóle powstał ten kanał po to, żebym ja też sobie odpowiedziała na pewne pytania. Każda rozmowa, ta dzisiejsza rozmowa z tobą też jest bardzo ważna dla mnie, chociaż ja nigdy nie byłam osobą otyłą, ale też się borykam. Jestem na diecie, teraz jestem w najgorszym swoim cielesnym bycie. To jest najgorszy twój cielesny byt? To jest mój najgorszy, byłam w lepszej formie, tak. To jest mój najgorszy. Znowu, nie porównujmy się, nie? Nie, nie. Twoja historia, twój najgorszy byt to jest twój, w twojej głowie. Tak, moje 250 kilo było w mojej głowie. Tak. I nie wolno się nigdy porównywać. To nie ma co, że ja nie mogę schudnąć 5 kilo, ty schudłeś 170. Bzdura na resorach. Tak. Nie można się porównywać, bo dla ciebie 5 jest całym światem, dla mnie 170 było dwoma światami. I nienawidzę porównań, w ogóle nienawidzę porównań. Nie znoszę porównań. I to jest dla mnie mega krzywdzące. Dla kogokolwiek. Dla otyłych. Tak, dla wszystkich. Dla każdej grupy etnicznej, ludzkiej, jak zwał, tak zwał, jest porównywanie jest najgorsze. No, przestańmy się porównywać. I widzisz, powiedziałeś, że ta rozmowa też ma jakieś takie dla ciebie prywatne... Znaczenie. Znaczenie, jest ważna. Tak. Każda jest rozmowa dla ciebie. A widzisz, ja myślę do tej pory tak, że no takich historii jak moje, tak jak ci powiedziałem na początku, jest dużo, nie? I ja naprawdę, no jakbym chciał z tobą tu siedzieć, jeszcze moglibyśmy tak z godzinę, tak krok po kroku bym ci opowiedział wszystko, co do dnia i jak się to odbywało, to byś mi nie uwierzyła 90%. Nie dość, że tą książeczkę wywaliłem, to ja nic nie jadłem takiego, jak powinienem jeść. Najważniejsze, 8 lat nie piję alkoholu. Gratuluję. Ja też nie piję alkoholu. Miesiąc przed operacją bariatryczną przestałem pić alkohol. I to jest też sukces mój ogromny. Nie mam żadnych używek. Nie używam nic. Nic. A czy jedzenie nie było twoim uzależnieniem? Myślałeś kiedyś o tym w ten sposób? Myślałem. Dla mnie jedzenie było celebracją. Mhm. Czymś takim, czym się mogłem nagrodzić. Nagradzałem się. Lubiłem dobre jedzenie, ale musiało być go dużo. Ale jak było go dużo i było troszkę słabe, to też przechodziło. To tak z tym jedzeniem. A teraz? Jak wejście do toalety. Ja idę coś zjeść, jem, okej, zjadłem, napiję się coś. Jestem na jedzeniu, jestem to odhaczone i idę dalej. Ale dobra, to oznacza, że teraz już nie celebrujesz? Celebruję, jak idziemy gdzieś z Kingą, to sobie siadamy, tam coś jemy, jest okej, fajnie, to dobre, to tamto dobre, zjadłem i już zapominam. A masz takie dni, że masz ochotę na coś specjalnego? Nie mówię o fast foodach, mówię o dobrym jedzeniu. Wczoraj tak, no. co piątek tak mam. Wczoraj żeśmy sobie pojechali na sałatkę do naszej ulubionej restauracji i tak, to sobie siedzę, celebruję, mlaskam, gadam z otwartą buzią. O czym marzysz dziś? Dziś o czym marzę? Czy te marzenia ciebie, tego big boya kiedyś, a teraz są zupełnie inne, czy nadal te same? Czy waga coś tu zmieniła w tych marzeniach? Tak, spokorniałem, tak jak już ci mówiłem. Mhm. Spokorniałem bardzo. Przewartościowałem sobie różne rzeczy. No, jednym wspólnym marzeniem, które było ze starego życia i teraz jest w tym, to jest dom, rodzina, kochająca kobieta, tak? Dzieci, wszystko, podwórko, pies. A marzysz o dużej rodzinie? Może nie marzę, ale wiem, że będę miał z Kingą. To ja trzymam kciuki. Dziękuję. Czy mam marzenia? Szczerze? Tak. Nie zastanawiam się nad tym. Nigdy się nad tym nie zastanawiam. Bardziej masz cele? Ja mam cele. Dokładnie to chciałem. Wyjęłaś mi to z ust. Ja mam cele, nie mam marzeń. Bo uważam, że no, o czymś marzysz, może ci się to nie spełnić, później jest rozczarowanie. A jak masz cel,
to do niego dążysz. I non-stop do niego dążysz. Jak gdzieś zboczysz z drogi, to nadal do niego dążysz. Nadal idziesz. Jak go zdobędziesz, no to wiadomo. Masz go, tak? Osiągnęłaś sukces. Ale jak nadal o nim mówisz, powtarzasz i nadal sobie go wytyczasz, no to nie ma rozczarowania, bo go zdobywasz. A jak masz marzenia, no to one mogą prysnąć tak w jedną lub w drugą stronę i wtedy to jest to rozczarowanie. I nie chcę się rozczarowywać już, wiesz. Już mam dosyć rozczarowań. Chcę żyć po prostu. O czym marzę, żeby być zdrowym i żyć 200 lat u boku Kingi i naszych dzieci i tyle. Mnie więcej nie potrzeba chyba w życiu teraz już. Dziękuję ci za tą rozmowę. Dziękuję bardzo.